Panie trenerze, chyba małym pocieszeniem będzie to, że dzisiaj nasz rywal z Ligi Mistrzów Sparta Praga również 5-3 poległa. Cóż powiedzieć po takim meczu? Nie, no żadne pocieszenie. Wiadomo, że my patrzymy przede wszystkim na siebie i my chcemy wygrywać i chcemy grać dobry futsal. No, boli to porażka, bo za tydzień już będziemy po drugim meczu Ligi Mistrzów i to już jest blisko tych najważniejszych wydarzeń, na które czekamy. Na pewno łatwiej się wygrywa, łatwiej się analizuje mecze i patrzy na cały kształt po wygranych meczach, ale trzeba też umieć przegrywać i tak do tego podejdziemy. Było gdzieś tam parę dzisiaj rzeczy, do których można się przyczepić. Na pewno ten atak pozycyjny nie był jakiś zerowy, ale sytuacji stworzyliśmy dużo. Ja staram się zawsze szukać pozytywów i tych strzałów i prób zdobycia bramki było dużo, ale niestety ta piłka nie chciała wpaść do bramki. Katowice dzisiaj były bardzo, bardzo dobrze nastawione do tego meczu, zdeterminowani i bardzo dobrze grali w obronie, do tego szybko wychodzili z kontrami. No i tym dzisiaj nas ograły. Wspomniał Pan o bardzo dobrej postawie Katowic i to jest prawda, natomiast no nie jest tak, że stylem gry w jakiś sposób nas zaskoczyli, ale nie byliśmy w stanie przeciwstawić własnych argumentów. Nie, dokładnie tak. No, grali tak jak w ostatnich meczach. My jesteśmy po analizie tego zespołu i w zasadzie niczym nas nie zaskoczyli, ale te kontry były na tyle zabójcze i gdzieś te błędy nasze w ataku pozycyjnym no, zaważyły o tym, że już nie zdążyliśmy tego meczu odwrócić. No i gdzieś tam nawet przewaga nie pomogła, choć strzeliliśmy dwie bramki. No jakiś tam plus, że przećwiczyliśmy my przewagę, bo tego w meczach o punkty nie robimy, bo z reguły wygrywamy. No i to na pewno na Ligę Mistrzów jest jakiś dobry prognostyk. Michał, gratulacje z okazji powołania na turniej eliminacyjny do reprezentacji Polski. Gratulacje za dwie bramki, które dzisiaj strzeliłeś, no ale finalnie gratulować wyniku się nie da. No nie, no tutaj nie ma co gratulować, myślę, że trzeba ganić, tak? Przegraliśmy dzisiaj 5-3 i no i na pewno zawiedliśmy, nie ukrywajmy, wynikowo zawiedliśmy, może w drugiej połowie trochę się odbudowaliśmy, ale no trzeba ten kubeł zimnej wody na pewno przyjąć na głowę, bo wynik nie jest korzystny na pewno. No te błędy takie powodujące te szybkie kontrataki Katowic, no wiedzieliśmy, że będą w ten sposób grali, a nie potrafiliśmy się przed tym uchronić. Znaczy myślę tak, bramki zawsze można stracić, tak? Bo są te kontry, wiadomo, ale trzeba też swoje sytuacje wykorzystywać, bo tych sytuacji mieliśmy sporo. Na pewno przy lepszej skuteczności, nawet przy stracie tych czterech bramek moglibyśmy ten mecz wygrać. Tylko mówię, no zabrakło na pewno takiej zimnej krwi pod tą bramką. Tych bramek mogliśmy więcej strzelić. No na pewno należy nas zganić, bo w takich kluczowych momentach jednak zawodziliśmy. Kilka dni jeszcze do Ligi Mistrzów. To odpoczynek, analiza i gramy. No na pewno, no to też świat się nie zawalił, na pewno jest źle, że przegraliśmy, ale trzeba stawić czoła przed nowymi wyzwaniami. Gramy mecze w ciężkiej Lidze Mistrzów i tam trzeba po prostu odbudować i pokazać się z twarzą, że jednak potrafimy wygrywać w ciężkich momentach.